Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zrobiłam film o tym, co dostałam pod choinkę. No i pomyślałam sobie, trzeba też zrobić film o tym, co dostałam na urodziny, a właściwie o tym, co sama sobie kupiłam na te urodziny. W tle widzicie kominek i zapewne też go słyszycie, bo jak myślę, sprzęt do nagrywania już jest taki w miarę przyzwoity, więc ma to swoje słabe strony, wyłapuje szumy. Ale wracając do urodzinowego prezentu, słuchajcie, postanowiłam sama sobie zrobić prezent urodzinowy. Są to perfumy bardzo popularne, nie jest to nic ekskluzywnego, ale one nie są tanie. 20 kosztuje 50 ml, przepraszam, 20 ml kosztuje 50 zł i to po pewnych negocjacjach cenowych, ale takie to są plusy kupowania w sklepie lokalnym, gdzieś po sąsiedzku. Ja właśnie takie kupiłam perfumy, zamówiłam jeszcze blazę, ale to blazę gdzieś tam jest trudno dostępne. No pewnie gdybym kupiła na Allegro, już bym miała, ale nie mam, więc recenzja blazę będzie, ale ciągle się opóźnia. Natomiast te perfumy, które kupiłam, są ważne, ponieważ są bardzo często naśladowane. I o tym, w jak wielu perfumach możemy znaleźć echa tych perfum, będzie osobny film. Bo w tym filmie będzie jeszcze ciekawostka, są perfumy nie tylko, które naśladują te perfumy, ale są takie, które wprost są klonem, a należą do tej najwyższej półki perfumeryjnej albo, no powiedzmy, w mainstreamie tak zwanym jest to rzeczywiście najwyższa półka, no bo oczywiście jeszcze jest perfumeria niszowa, no ale to jest kategoria, to już zupełnie inny pułap cenowy i tam rozbieżność cenowa też jest ogromna. Ale wracając do mojego prezentu urodzinowego, na razie Wam pokażę tył. Perfumy wyglądają tak, bo to będzie też takie małe zgaduj zgadula. To pomarańczowe to jest cena. Kto jeszcze nie zgadł, daję jeszcze sekundkę, dwie, trzy, może cztery na zastanowienie się i daję pierwszą podpowiedź. Pierwszy motyw dekoracyjny, dość rozpoznawalny, bo na wielu ponieważ jest często klonowany, jest wiele sobowtórów tej marki, tego produktu, więc ten motyw kolorystyczny się pojawia, ale czym prędzej pokazuję, Teran Gabriela Sabatini. Nigdy jej nie kupiłam, nigdy jej nie miałam, wąchałam gdzieś tam na kimś i teraz na Waszych oczach ją otwieram, robię ten unboxing, nie było folii, no tak bywa. Tu wyjmujemy ten flakon i jeszcze jest jedno zabezpieczenie i teraz mamy prosty, rozpoznawalny, charakterystyczny flakon pięknych, prostych perfum kwiatowych, bardzo kobiecych, które są już z nami bardzo długo. Za kilka lat będą obchodziły 30. rocznicę obecności na rynku. To jest bardzo długo i to jest naprawdę duże osiągnięcie, a to oznacza, że ten produkt ze średniej półki już się wpisał w historię perfumiarstwa, w tradycję. No i to tyle. Pochwaliłam się, a film właśnie o tym, gdzie te perfumy można znaleźć, będzie i to niebawem. Ja po prostu zdecydowałam, że muszę te perfumy mieć, kiedy przetestowałam próbkę bardzo, bardzo znanych perfum i one przez długi czas nie mogłam ich skojarzyć. Teraz to jest takie dla mnie oczywiste. Wiedziałam, że czymś znajomym pachną. No i teraz już wiem, kupiłam Gabriela Sabatini, żeby już mieć absolutną pewność, więc jak już zrobię ten film, będę mogła to powiedzieć z czystym przekonaniem, świadomością, nie po testach bloterkowych, tylko takich właśnie na materiale badawczym prawdziwym, czyli na perfumach, że to jest właśnie ten, a nie inny produkt. A tymczasem zapraszam Was już na ten film i tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkiego dobrego, pa, pa!